Freakin? Przyjaciel ukosmiczniony genetycznie. Gatunek, który przystosował się do życia w zmieniających się warunkach środowiska. Recycle yourself. Co ostatnio u ciebie słychać, Gongster? Od dłuższego czasu, tym bardziej ostatnio, no, słychać dużo, dużo dźwięków. Przede wszystkim dźwięki właśnie gongów. Mis, z czym dużo ostatnio pracuję tutaj, będąc w Warszawie od kilku dni również. No, zdarzyło mi się kilka masaży, jedna sesja. No, a to taka historia, która się zaczęła już sporo lat temu, kilkanaście nawet. Akurat z tymi instrumentami, z muzyką, z dźwiękami wcześniej, ja tak naprawdę pewnie od urodzenia. No, od kiedy pamiętam wrażliwość na muzykę, na szukanie muzyki, dźwięków, później instrumentów. Tego, co ze mną rezonuje, rytmu, no, to jakby od kiedy pamiętam. A gongi od kiedy konkretnie się pojawiły? Gongi to był chyba rok jakoś 2005-2006, kiedy właśnie prowadziłem fundację w Toruniu ze znajomą, przyjaciółką, koleżanką Izą. To może właśnie przy okazji wspomnę. Fundacja nazywała się Natura Kultura. No i w pewnym momencie pojawił się człowiek, nasz znajomy, o którym zapomnieliśmy, że już po prostu ktoś taki jest. Zniknął na sporo lat z Torunia, wrócił właśnie z tymi instrumentami. Zrobił taką sesję u nas w fundacji. Wtedy to były jeszcze czasy, że wiecie, praktycznie o tym się w ogóle nie słyszało. No, tym bardziej to było takie... Taka zajawka w ogóle, skąd, dlaczego. Egzotyka. Egzotyka, o dobre słowo. I jakby tutaj się spotykałem później z Tomkiem, gdzie robił mi indywidualne masaże, gdzie właśnie bezpośrednio, indywidualnie działa się tym dźwiękiem. Ale na którąś kolejną prośbę, żeby przyjechał do mnie, on stwierdził, że słuchaj, mam ciebie już dosyć, oczywiście wiecie, z przymrużeniem oka. Ty weź, jak chcesz tak doświadczać tych dźwięków, to weź się tym zajmij. No i dokładnie, to było takie olśnienie. Oczywiście właśnie na początku nie przemknęło mi przez myśl, że mogę to robić dla kogoś, tym bardziej zarobkowo, zawodowo, co już teraz od wielu lat, no przynajmniej od 10, bardzo fajnie mi to popłynęło. Od kilku lat w sezonie letnim bardzo dużo takich sesji robię, masaży, dużo podróżuję z moimi zwierzakami, dwoma psiurami. No, Też działasz w ramach swojej osady, prawda? I działam w swojej osadzie, w ramach tam możliwości, jakie mam. Czy możliwości są duże, bardziej może potencjał duży do wykorzystania jeszcze w przyszłości, bo tak, mieszkam na wsi. Nazwałem sobie to miejsce osada Gongsterland. Od 9 lat tam jestem. No i tak powoli, małymi kroczkami, coraz więcej się tam dzieje. Fajnie mi wystrzeliło. To był też taki impuls, którego tak stwierdziłem, że nawet sobie nie wymarzyłem, bo to bardziej przyszło, niż ja szukałem. No a mam tam spory... Idealnie. Mam tam spory kawałek ziemi, 2,5 hektara, nawet kawałek lasu swojego. A w jakim to jest regionie? To jest pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, ziemia chełmińska, zakole Wisły. To tak jak Wisła skręca przy Bydgoszczy, płynąc bardziej na zachód, skręca bardziej na północ, w kierunku Gdańska. Ja już mieszkam sobie tak u góry, nie w Dolinie Wisły, ale tak... Na wzniesieniu. Na wzniesieniu. Specyficzny też teren, jak na ten teren kujawsko-pomorskiego województwa, gdzie najczęściej jest płasko. A to jest bardzo pagórkowaty teren, urozmaicony, ciekawe lasy w pobliżu, takie mieszane, stare, bukowe, dębowe. Także dziękuję losowi, bo nie wiem, komu tu dziękować, że tam mnie przywiało. Tak. Właśnie nazwałem sobie to miejsce osada Gongsterland, bo to był też czas, gdzie właśnie dość intensywnie działałem z gongami i to mi tak najbardziej podpasowało. Ja to uwielbiam ten koncept tipi, więc rozumiem, że działacie tam przede wszystkim w tipi z zajęciami.
Tipi, tak, tipi jest. Postawiłem tipi w maju tego roku dopiero, tak naprawdę. Aha. A tipi miałem kupione już no, ponad 2 lata temu. Leżało, czekało na dobry moment. Przede wszystkim trochę to było tak, że zrobiłem kiedyś taki weekend, nazwałem sobie to męski weekend, bo zaprosiłem jakichś tam znajomych albo znajomych znajomych facetów pod kątem tego, żeby przygotować między innymi tyczki do tipi, że wspólnie no, zrobimy to szybciej, lepiej, łatwiej i pójdzie. I nawet był plan, żeby w ciągu jednego weekendu postawić to tipi i oczywiście pewnie to było do zrobienia. No trochę to się wtedy inaczej potoczyło, bo się okazało, że wiecie, im więcej osób do przygotowywania tyczek, w sensie trzeba je okorować, coś tam, wkopać. To tak naprawdę więcej było pilnowania. Się okazało, że co tak się, powiem szczerze, zdziwiłem, że no, nawet większość z tych osób trzeba było uczyć w jakimś sensie trzymania siekiery czy czegoś. No. W dzisiejszych czasach to już coraz rzadziej ludzie, znaczy coraz częściej ludzie w ogóle właśnie porzucają te podstawowe. Nie ma się jakieś dużej styczności z tymi narzędziami często. Jak ktoś się w mieście wychował, to nie ma takich doświadczeń. Tak. No, od wszystkiego są fachowcy, nie? Się zwolni za matkę. Poza tym po co w mieście siekiera? Można zapłacić komuś, kto ją ma. Tak. Żeby jej użył. Teraz można rzucać siekierą. Do celu są jakieś takie. Są zawody rzucania. Chyba do telewizora, nie? Już pojawiają się jakieś. No i wiecie, skończyło się tak, oczywiście spotkanie było super przyjemne. Ja też w którymś momencie odpuściłem, zobaczyłem, że to chyba nie ten moment i że musimy pójść w jakieś inne tam bardziej przyziemne, przyjemne rzeczy. Także i tam sobie pograliśmy trochę na bębnach i pogadaliśmy i posiedzieliśmy przy ognisku. No i się okazało, że po dłuższym czasie sam przygotowałem te tyczki, okorowałem, trochę mi syn pomógł. No, później trochę leżały schły, później, no wiadomo, czas gdzieś tam niepostrzeżenie sobie pomyka swoim tempem. No, ale udało się w tym roku. I też jeszcze takie fajne doświadczenie, wiecie, bo mi się wydawało, że zawsze do stawiania takiego tipi to też potrzeba ekipy. Zadzwoniłem do znajomego, który wiedziałem, że stawiał tipi, umówiłem się na jakiś tam dzień i się pytam właśnie, ilu pomocników załatwić, nie? I on się pyta, a ty będziesz? Ja mówię, no tak. To on mówi, słuchaj, no we dwóch bez problemu, nie? Ja tak się zdziwiłem, bo mam dość duże tipi. Mhm. On ma ponad 7 metrów średnicy, mówię, 14 tyczek 9,5 metrowych. Do tego, no, takie duże tipi, ten materiał gruby, płótno zaimpregnowane, to waży. Nawet w pojedynkę widziałam, że stawiają. Tak, ale to też chyba te takie bardziej jednak zaprojektowane też do transportu takiego. Nie? Takie przenośne, tak. Ale wiecie co, okazuje się, że to jest bardzo proste. Mhm. To jest bardzo tylko proste. Trzeba wiedzieć, którą patenty po kolei tyczkę gdzie położyć. No, że coś, co wygląda na trudny proces, się okazuje, że można samemu ogarnąć i pewnie takie tipi duże też. Mógłbyś podać przykład jakichś takich lifehacków, patentów na to, na przykład jak wciągnąć taki ciężki materiał wyżej, albo czy coś takiego ci się rzuciło ciekawego w oczy, co może w ogóle się przydać w życiu do jakichś patenciarskich, kempingowych rzeczy? Dokładnie i myślę, że wiecie, no, warto się tym też podzielić, bo nawet szukając, wiecie, to nie bardzo mogłem znaleźć jakichś instrukcji czy nawet filmików. No, stawianie takiego tipi jakby od początku polega na tym, że tak, układasz pierw 3 tyczki równolegle przy sobie, pół metra jakby dłużej niż ma wysokość tipi, wiążesz te 3 tyczki razem sobie i rozstawiasz taki trójnóg wtedy. No, pozostałe tyczki po prostu dostawiasz, opierasz dookoła w równych, powiedzmy, odległościach. I na ostatniej tyczce wiążesz właśnie cały materiał, który ma sznurki jakby po środku. Wciągasz na tej jednej tyczce ten materiał do góry. Później rozciągasz to tipi dookoła na tych tyczkach. Spinasz tymi drewnianymi bolcami i tipi stoi praktycznie bez drabiny, bez żadnych dodatkowych pomocy. I materiał wcale tak bardzo nie stawiał oporu mimo wagi. Tak? Nie, no tutaj w sumie chyba tam zwinięty i że sznurem się go jakoś odciąga. Ja widziałam taką wersję, że na samej górze tego materiału był sznur, który z dołu można było nim manewrować tak, żeby
obciągnąć dookoła na tych tyczkach. Tak, tak. Czyli jakby właśnie wiążemy na tej jednej tyczce, na której wciągamy, a później ma sznurki ten materiał, na których go owijamy, rozciągamy. Jasne. I nie trzeba tych tyczek wkopać w ziemię, żeby to było stabilne? Aha, bo ja się wyobraziłem, że... ze sobą się trzeba tylko równo obciążają. Ułożyć. A o, to później można, wiecie, jakieś małe poprawki robić. No. No, a wracając tutaj do dźwięku, który też, czy sesje takie z gongami, czy też w ogóle z jakimkolwiek dźwiękiem w tipi, ale tym bardziej z gongami. Sam kształt taki piramidalny tipi, no, tworzy całkiem specyficzną, inną akustykę, która, no, tak jak kilku tutaj znajomych, którzy bywali na sesjach w tipi u mnie, znajomych muzyków, którzy z dźwiękiem mają dużo do czynienia, no, mówili, że jakby tutaj dźwięk, czasoprzestrzenie dźwięku się tak zakrzywiają, że tworzą całkowicie inne struktury, pomimo tego, że i tak sam swoisty dźwięk gongu sam w sobie już coś takiego, coś takiego niesie, a tutaj jeszcze, wiecie... Zmultiplikowany jeszcze, efekt. Dokładnie. No, no, to też ciekawe doświadczenie właśnie w różnych przestrzeniach, o różnych kształtach. A jak mówisz, to głos słyszysz też inaczej, akustykę głosu zwykłego w takim tipi? Masz jakieś takie wrażenia też przy albo jak się śpiewa, no to pewnie przy śpiewaniu tak, też musi być widoczne. Tak, przy śpiewaniu wtedy. Tak. Przy śpiewaniu tak. No. Widoczne gołym uchem. Widoczne gołym uchem, dokładnie. To wiecie co, o, jeszcze nawiążę, bo tak teraz mi się wyświetliło. Też jak postawiłem w maju to tipi, nie miałem co do, wiecie, jakichś działań w tipi, żadnych planów. Bardzo szybko się, wiecie, pojawiały też, można powiedzieć, znikąd jakieś różne pomysły, czy ktoś z czymś dzwonił, tak? Ale przede wszystkim jedną z pierwszych akcji w tipi to nakręciliśmy teledysk. Mhm. Ekipy, z którą kiedyś grałem, z Torunia, zespół, który nazywa się Jajka, też przyniosłem wam płytę, którą dla was zostawię. O, super, dziękujemy. Dzięki. Super. Fajny materiał. Grałem z nimi przez kilka dobrych lat. No super, stara załoga, jak to kiedyś nas ktoś zapowiedział na koncercie, stara załoga, młody zespół. No. I teraz między innymi chłopaki mają nowy projekt, równoległy do tego jemiajkowego. Projekt pod hasłem Brill Band, gdzie głównie grają numery, piosenki Brylesia, Roberta Bryleskiego. Taki tribute. Znanej postaci. I właśnie po postawieniu tipi szybko przyszedł pomysł, żeby między innymi w tipi nagrać teledysk do piosenki Pies. To jakby zespołu kultury, to chyba z kulturą grali pierwotnie, później chyba też z Izraelem. I bardzo szybko taka akcja między innymi wyskoczyła. Też w ramach nagrywania teledysku trochę tam właśnie sobie śpiewaliśmy. No, ale taki fajny moment, fajny efekt, świetny bardzo, to wieczorem, kiedy właśnie już się ściemniło, rozpaliliśmy ognisko w tipi, tańczyliśmy, a nagrywka była z zewnątrz. Mm-hmm. Wyglądało to z daleka, jak wiecie, jakaś wielka lampa. Mm-hmm. I jeszcze te cienie poruszające się. Cudowna rzecz, także też coś do wykorzystania. Wizualnie wielu, też tak, ma wielu zastosowania. No i tak mówię, dużo rzeczy już się zadziało w tipi. Przez sezon też grałem co miesiąc w pełni właśnie moje gongowe sesje. Teraz ostatnia, sierpniowa, zaprosiłem znajomą, zrobiła ceremonię kakao. Po ceremonii kakao była sesyjka z dźwiękiem. Jeszcze ona mi też pomogła, trochę dograła tam i grzechotek, bębnów szamańskich. I pięknie to popłynęło. No tutaj dodatkowo połączenie kakao z dźwiękami, dodatkowo w tipi. W naturce, w pięknym miejscu. Dokładnie, dodatkowo, wiecie, ogień w środku przez cały czas się palił. No, dla mnie i myślę, że też dla wielu osób samo zasiadanie przy ogniu, samo zasiadanie w tipi przy ogniu już robi robotę. Czasami znajomi mi odwiedzają, po prostu sobie siadamy w tipi, odpalamy ogień i praktycznie nie trzeba za dużo rozmawiać, bo już gdzieś to wszystko na tyle głęboko działa, kiedy można połączenie właśnie się z bazą zatrzymać się.
A obserwujesz na tych kąpielach i tych rzeczach, które organizujesz, że się tworzy wokół tego też jakaś taka społeczność, która wraca regularnie, czy to są częściej zmieniające się osoby, które przyjeżdżają na takie sesyjnie, tak jakby doświadczyć właśnie czegoś takiego i jak, czy są takie powroty, że ludzie jakby gdzieś tam się gromadzą też wokół tych rzeczy, tak bardziej na trwałe? Wiecie co, tak, powiedzmy jak robię w miejscach tak dość powtarzalnie co jakiś czas, no to oczywiście jest sporo osób, które czy wręcz pytają, tak, kiedy w tym miejscu zagrasz, bo tam nie mogę się doczekać czy coś. Mam też takich, powiedzmy, no wiadomo, to już znajomych, bo jak kilka razy się z kimś spotykam, mam też osoby, które na indywidualne masaże, terapie, jakkolwiek to zwać, przyjeżdżają. No, że bardzo często, regularnie to powtarzają. No, tutaj oddziaływanie dźwięku, gongów, mis w takich formach sesji grupowych czy indywidualnych masaży robi super robotę, no, też na poziomie takiej no, zdrowia na poziomie ciała, ale też tak wiadomo, żeby trochę zresetować głowę, też umysł. No właśnie, nie do końca można to traktować tylko jako instrument muzyczny, dźwiękotworzący, tylko jest to mimo wszystko całkiem zaawansowana, bardzo starożytna technologia, jakby nie patrzeć. No właśnie, czego szukają ludzie, którzy się zapisują na takie właśnie łączone sesje? Chyba też bardzo różnie. No, czasami konkretnie, wiecie, konkretnie ktoś dzwoni z czymś konkretnym, chociaż zawsze też mówię jakby z mojej perspektywy. Oczywiście super, że ktoś jakby, wiecie, ma jakąś intencję czy coś konkretnego by chciał, że tak powiem, załatwić sobie tym dźwiękiem. Z tym, że zawsze mówię super, okej. No, tylko zawsze też jakby daję większą perspektywę, wiecie, żeby ktoś się nie fiksował tylko na tym temacie. Jasne. Bo dźwięk na tyle działa uniwersalnie, na tyle szeroko i w jakimś sensie te dźwięki, częstotliwości, wibracje, rezonans, jakkolwiek to nazwać, znajdują to, co jest, powiedzmy, w jakimś sensie do naprawienia, no, że to nie z poziomu naszego świadomego, nawet czasami nie jesteśmy w stanie tego wychwycić, co tak naprawdę nam trzeba, nie? Tak. Czyli to samo wypłynie po prostu. No. Czy to będzie stymulacja, czy właśnie oczyszczenie, czy no właśnie bardzo różnie to może działać. To też może działać na zasadzie rozpracowywania jakichś rzeczy, tak? Czyli że właśnie coś się pojawia i teraz mamy jakieś tam warunki, żeby coś z tym zrobić. Tak. Ja z tych kąpieli gongowych, których ja miałem okazję doświadczać, no to też właśnie takie momenty, gdzie to stymuluje jakieś emocje, w sensie, że masz taki moment, gdzie idą jakieś takie niższe częstotliwości, jakiś duży gong, gdzie to jest takie troszkę nawet muzyka jak z suspensu albo z thrillera, nawet przerażające, zgrzyty się tworzą, to gdzieś tam wzbudza w jakąś stronę ciało, potem właśnie na przykład wchodzą, to się zaczyna uspokajać, wchodzą jakieś dzwonki i też jest zupełnie zaraz w inną stronę odwrót. I można też poczuć w ciele w takim krótkim czasie też różne reakcje, takie właśnie z perspektywą, bez zaburzenia bodźcami z zewnątrz, że to nie jest jakaś sytuacja, która cię wyprowadziła właśnie do zrównowagi, czy doprowadziła do jakichś emocji, tak. Tylko właśnie... No, ciekawa opcja, żeby się poznać się też z ciałem, z pomocą takiego narzędzia. Z tym, co mamy w ciele, tak. No, czy to pogromadzone, pozapisywane. To wiesz co, też się odniosę, bo to też taka moja tutaj, mój konik taki w pracy z tymi dźwiękami, powiedziałeś o tych niskich, bardzo niskich. Myślę, że też mamy no, dużo wspólnych tu tematów, bo jakby w muzyce takiej też szukam tych niskich, basu, czy to duby i tak dalej. No tu na przykład z tym składem Jemiajka, Odik właśnie, basista, brat taki, no tutaj z tych przestrzeni bardzo blisko jesteśmy. No też tak nisko, raz, że to jest bas, a dwa, że jeszcze o wiele niżej te dźwięki ustawiał, też bardzo specyficzne brzmienie i podobnie w gongach. Tutaj jeszcze, o, to co też mi się przypomniało, trzeba powiedzieć o tym, że przy gongach, może nie wszystkich, ale pewnie w większości dobrych gongów występują poziomy częstotliwości infra i ultra dźwięków, tak? Niesłyszalne dla nas. No. Druga rzecz jest taka, że dla dźwięku takiego silnego, takiej silnej wibracji, którą emitują te instrumenty, też praktycznie nie ma żadnych barier, tak?
No, tym bardziej w ciele, w materii, no, w wodzie. W miękkiej tkance. Tak. W wodzie, którą jesteśmy, którą jest nasze ciało tak naprawdę. Woda bardzo szybko reaguje. No. I to widać, jak się naleje też do misy wody, jak się tworzy zawsze mandala z tych takich wzbudzonych cząsteczek. Tak. Też świetny efekt. No tak, żeby empirycznie spojrzeć, że częstotliwość ma wpływ na trójwymiarową rzeczywistość. Dokładnie. No nie ma lepszego, prostszego eksperymentu. Tak. I to, co powiedziałeś, właśnie dlatego ten dźwięk się dokopuje do głębokich, wiecie, czy to emocji, czy czegokolwiek, co mamy. No i od razu wyświetlały mi się jakieś kolejne klatki. O mocy dźwięku, jakbym mógł powiedzieć, to podam taki przykład. Też współpracuję z takim miejscem w Borach Tucholskich. Taka znajoma prowadzi agroturystykę, też zajmuje się jogą. Od samego początku złapałem tam jakiś kontakt i jeżdżę już od tych kilkunastu lat do niej. Tam sporo robi takich weekendów czy turnusów jogowych. I kiedyś sobie wystawiłem, no tak powiedzmy, około 50, może 80 metrów od domu gong. Gong chiński, taki tam królewski, który właśnie emituje bardzo dużo tych niskich. I wiecie, dla siebie lubię tak czasami zagrać, czy dla kogoś, jak ktoś chce, tak wiecie, naprawdę super, hiper mocno, żeby gdzieś tam wręcz, czy się wystrzelić, znaczy wystrzelić, żeby naprawdę poczuć, ile w tym mocy. No i tak sobie rozstawiłem ten gong, grałem dla siebie, wiecie, tak go uruchomiłem hiper mocno. To dosłownie po jakichś dwóch minutach dziewczyny, które były w domu na pierwszym piętrze, otworzyły okno, żebym trochę przystopował, po szklanki zjeżdżają z szafek. No, także można sobie wyobrazić, jaka jest moc. Z tym, że wiecie, tak się nie gra na sesjach grupowych, bo przychodzą różni ludzie. Tak, trochę subtelniej trzeba w tym momencie można by trochę zrobić, może nie bałagan, ale za bardzo poczochrać, że tak powiem. No. Także tak, oczywiście... Totalnie umiem sobie wyobrazić, że możesz z tym dojść do momentu, w którym możesz się trochę przestraszyć w ogóle. Że tak, to, tak. Co się w ogóle dzieje. Bo to, tak. Co się ze mną dzieje. To są takie niedefiniowalne momentami odczucia. Ale to jak jesteśmy właśnie przy tej takiej trochę fizycznej stronie dźwięków, to też właśnie jak te gongi, bo wspomniałeś, że jest gong królewski, czyli to są jakieś rodzaje gongów, tak? Jakbyś mógł trochę powiedzieć o tym, jak te gongi wyglądają, jaką mają średnicę, jak to wpływa na dźwięk? Czyli tak, i technologia wytwarzania, pewnie przy różnych gongach się różni, stop metali, które są zawarte w danych gongach. Grubość jakby już tych gongów gotowych, to wszystko ma wpływ, nie? Oczywiście jak one brzmią, jak one działają. Ten gong, o którym wspomniałem, ten królewski, chiński, one są dość popularne, bardzo fajne też w działaniu. Można bardzo duże spektrum dźwięków z nich wyciągnąć i uderzając pałkami i pocierając różnymi gumowymi takimi flumi. No, można dosłownie zbudować całą muzykę i do horroru, i do filmu przygodowego, historycznego, jakiegokolwiek. Czasami ludzie mają takie też podróże. Czasami też ludzie słyszą, wiecie, instrumenty, których nie ma. Ostatnio miałem właśnie w tipi, jak grałem, to miałem i fortepian, i skrzypce, których nie było. Ale to już z tych gongów jakby, które obecnie mam. No i to, co też, nie wiem, chyba wspomniałem wcześniej, parę firm europejskich wytwarza gongi, czy wręcz ludzie, którzy się tym zajmują bardziej prywatnie, nie firmy. No i te gongi już się różnią. Znaczy tak, to o czym wiem, to też chodzi o stop, o proporcje metali, później o grubość końcowego jakby materiału, grubość gongu, jakby miękkość, niektóre gongi są bardzo twarde, trzeba je trochę inaczej uruchamiać, inne są takie, wiecie, mięciutkie, przyjmują każde uderzenie bardzo miękko, na tych się łatwiej na przykład gra. Średnice są, wiecie, od malutkich do bardzo dużych. Ja doświadczałem największego gongu, takiego nie mam, to jest 1,5-metrowy. No i tutaj już wiecie właśnie, i te niskie częstotliwości w nim i generalnie efekt jest taki, że pewnie nie każdy jest w stanie to przyjąć. A tak jak wspominałem, te niskie częstotliwości mi tam gdzieś grają w duszy, także mi to bardzo dobrze. Wiem, że są jeszcze większe gongi,
No i pewnie w zależności tutaj i od średnicy, i od rodzajów, czy jakby mając większe spektrum tych gongów, można, że tak powiem, już bardziej czarować, uzyskiwać więcej różnych, różnorodnych dźwięków, przestrzeni dźwiękowych, częstotliwości, no. O, może jeszcze jedna, myślę, ważna rzecz. Tym bardziej te instrumenty, one jakby przez w trakcie grania, kiedy używamy ich coraz dłużej, miesiącami, latami, one też zmieniają swoje brzmienie, zmieniają też swoje, wiecie, barwy, przestrzenie. No i też się mówi o tym, że one zaczynają, wiecie, bardziej gadać z osobą, która na nich gra. Różnie to jest, wiecie, ja czasami daję innym osobom pograć, powiedzmy też przypadkowym, oczywiście mając jakąś tam uważność, chociaż mówi się, że na gongach do końca nie powinno się, powiedzmy tak, pozwalać przypadkowym osobom grać. Gong też można rozstroić, nie? Tak, gong też można rozstroić. No. A można nastroić? Później to już chyba ciężko, wiesz? Pewnie jakoś podkuwać od nowa. Podkuwać, grzać. Bardzo skomplikowany proces pewnie. Ale rozstroić, na przykład myślisz, że na przykład takim po prostu zbyt szarpanym wejściem w duży rezonans, że, to, że gong lepiej wzbudzać stopniowo, czy kojarzysz w ogóle, co może w ogóle wpłynąć? Wiesz co, pewnie tak, zbyt mocnymi uderzeniami i takimi, wiecie, następującymi w krótkich odstępach pomiędzy sobą. Wiecie, też przypadkowo, powiedzmy, jak taki gong gdzieś spadnie, no to uderzy, no tak, to wiem, że jest możliwość. Są gongi, które łatwiej może, można, że tak te powiem. Te miękkie pewnie. Te miękkie. Gong królewski, akurat chiński, tam, to jest taki bardzo stabilny gong, nie? Także myślę, że tu by trzeba było się bardzo postarać. No. Z armaty. Nie? Jakiś Armagedon zrobić. Porównując też te dźwięki do innych instrumentów, do stricte takiego doświadczania muzyki jako muzyki, no to też to, co tu lekko wspomniałem, ale myślę, że warto powiedzieć, mniejsze nastawienie jest tu, i to też o tym się mówi, powiedzmy, proponując to ludziom, na estetyczne wrażenia, a bardziej na doświadczanie dźwięku, na czucie, czy na efekt, który dźwięk gongu daje. A czy czujesz tak na przykład, że ten gong bardziej oddziałuje na, powiedzmy, wątrobę, albo ten bardziej pomaga rozwiązać problemy tam, nie wiem, w relacjach? Może aż tak to nie. Aż tak to nie. Czy konkretne to jest... częstotliwości na jakieś... Bo tak tradycyjnie w misach to tak jest, że tam one odpowiadają jakimś tam czakrom, na przykład, czyli też jakimś tam punktom, które też odpowiadają jakimś narządom i tak dalej. I tak emocjom dalej. Też. I wtedy dalej. To wiecie co, tak, jakby przy stricte metodzie masażu dźwiękiem, którą też jakby poznałem i eksplorowałem i też pracuję, metoda masażu dźwiękiem, to się nazywa według metody Petera Hessa, jakby od tego też zaczynałem. Tam są przyporządkowane poszczególne misy określonym obszarom naszego ciała. Już nawet nie konkretnie czakrom. No, ja nawet, wiecie co, jak zdarzają się osoby, które, wiecie, przychodzą, to takie swego czasu było modne, nie wiem, może jeszcze jest, może nie. Przychodzą, wiecie, słuchaj, z tą czakrą czuję, że mam coś nie tak, tak? Chciałbym z tym palcem u małej nogi, małym palcem u lewej nogi na przykład coś zrobić. To jeśli chodzi o, wiecie, o stricte gdzieś tam działanie takie moje ukierunkowane na czakry, to ja się w to nie bawię, nie? Nie czuję też, żeby to była na tyle, że powinna to być na tyle moja świadoma ingerencja, no, w pracy dźwiękiem. Robiąc taki masaż indywidualny, wiem i to czuję, że i tak to ma wpływ, tak? Na czakry, jakkolwiek, tak? No, i, ale nie tak, żebym musiał, wiecie, stricte się na tym fokusować, nie? No. Poza tym to chyba też tak, jak wspomnieliśmy tutaj wcześniej, że jak ktoś przychodzi z czymś do rozpracowania, to jakby to jest bardziej to ten dźwięk to znajdzie, tak? W sensie, że to jakby samo wypłynie. No i też to bardziej jest praca właśnie tej osoby, nawet z tym, co... Tak, ty mu tylko dajesz też trochę, dzielisz się narzędziem bardziej niż robisz tą robotę za niego. Dokładnie. Też jest o tym mowa. I jeszcze, wiecie, efekt takiego masażu czy takiej sesji jest oczywiście długo po,
samo też odczuwanie dźwięków, nawet wiecie, są takie zwroty, mam takie zwroty od ludzi, że wiecie, na przykład ktoś się kładł wieczorem spać po sesji czy po masażu i nagle usłyszał, że ten koncert, że te dźwięki, one grają dalej, nie? Że nie tylko, że czuje wibracje, ale że jeszcze zaczął je słyszeć, że to super, w ogóle jakaś kontynuacja, nie? Także no. To chyba generalnie tak jest z tymi subtelnymi, powiedzmy z subtelną medycyną, zwłaszcza z tych starożytnych klimatów, no bo z akupunkturą też tak mam, że na przykład po dobrym takim, nie wiem, 10 zabiegach akupunkturowych, potem też ten efekt jest odczuwalny przez dłuższy czas i też wiadomo, że on się tak jakby załącza przez też jakiś tam jednak okres czasu, więc... No, wszystko to się tam łączy troszkę, te tradycyjne tak, wschodnie wszystkie techniki. To bardziej załącza proces, który potem on sobie jeszcze trwa. Jest skontynuowany. Trawisz, tak, i ten efekt się tak pojawia dopiero. To też tak, to też na tej zasadzie, wiecie, mówi się o tym, że to są tak zwane żywe dźwięki, bo to też nie tylko to, co ja robię na tych instrumentach, ale przestrzeń się zagęszcza tymi częstotliwościami, i te częstotliwości, zwłaszcza tony o tych samych częstotliwościach, one tworzą same z siebie już kolejne. No, ale też się mówi dlatego o tym, że to są żywe dźwięki, bo one po prostu ożywiają też nas na poziomie ciała. Z racji tego, że składamy się z wody, no, woda bardzo szybko reaguje i jakby ożywia nas. No i ten efekt jest. A jak wygląda taka sesja? Czy to jest zawsze, nie wiem, godzina, półtorej, czy są różne... Są różne, ja też, wiecie, jakby, znaczy najczęściej gram takie właśnie, powiedzmy, półtora godziny. Dla mnie taka półtora godzinna sesja, powiedzmy, już jest w miarę wystarczająca. Krótsze to nie do końca czuję, że jestem w stanie, nie wiem, wyrazić, czy po prostu jakby taki kompleksową sesję, ale półtora godziny to już jest wystarczająco, żebym poczuł, że jest jakaś tam robota fajna zrobiona. Też właśnie gram swego czasu, sporo graliśmy z takim projektem Chakra Zoo, dokładnie Chakra Zoo Transgong Medicina, tak sobie to nazwaliśmy. Nice. Graliśmy sporo właśnie takich całonocnych sesji. No oczywiście to już doświadczenia są o wiele głębsze i wiadomo, mocniejsze, bardziej trwałe. No to też jest całkiem inna przestrzeń, gdzie dochodzimy do takiego momentu, że dosłownie wszystko się zaciera. Kim jestem? Czy to ja jestem? Czy to ja gram? Czy to jest dźwięk? Czy to ty jesteś grany? Czy to ja jestem? Czy ktoś na mnie gra, wiecie? No też jak się właśnie ciało dobrze też zmęczy przy takich wielu godzinach, to też inaczej w ogóle zaczyna pracować i to też bardziej można potraktować jako intuicyjny taki przepływ. No. Odpuszcza, wszystko się rozluźnia, tak, dopiero napięcia, głowa zaczyna wtedy muszą inaczej mięśnie odpuścić, bo już nie mają odbierać siły. Tak. Ale zaczynamy. Też bardzo ciekawy jest moment zasypiania na przykład, bo to też... Ja to nigdy nie jestem w stanie tego zarejestrować, jak zasypiam. Tak, właśnie, znaczy to jest właśnie, bo nasze sesje były z Asią Reszką. Może kojarzysz. Znamy się. On teraz w Trójmieście jest. Tak. Asia też. Się spotkaliśmy i nawet wiecie, co raz graliśmy. Sporo lat temu. Jam session. Gong session. Wspólną sesję, tak. No. I też właśnie to takie zabawne doświadczenie, że mamy znajomą, która bardzo starała się nie zasnąć, ale zasypiała natychmiast i była zupełnie, to było poza jej kontrolą, żeby to powstrzymać. Wytrwać świadomie. I też na przykład ja miałam tak, że starałam się, bo mi sprawiało przyjemność w ogóle obserwowanie tego, co się dzieje. Jakby skupianie się na tych dźwiękach, gdzie one docierają, co robią. I w pewnym momencie po prostu nagle jest pyk i nie ma. I to też jest jakieś inne działanie i to też jest jakiś sygnał chyba od ciała, że ono potrzebuje właśnie trochę poza tą kontrolą umysłu podziałać sobie z gongiem. Śpiączkę farmakologiczną czasami cię lekarze wpuszczają tutaj. Tak. Ale to takie całonocne sesje, wyobrażam sobie, że to jest taki... trip budzenia się, zasypiania i przenikania się w ogóle przenikania tych światów w ogóle, tak. Ale Asia też zwykła mówić, jeśli dobrze pamiętam, że ta praca we śnie jest tak samo wykonana, że to nie jest problem, że ludzie niektórzy się martwią na przykład, że zasypiają podczas masażu i że coś przez to stracą. A to wcale nie jest tak, tam się dzieje nadal ta sama praca. Tak, tylko...
nawet wiecie co, znaczy jedna rzecz jest taka, że wiecie, ludzie starają się nie zasnąć, żeby, oczywiście to fajnie, tak, doświadczać w miarę świadomie, czyli też słyszeć te dźwięki, no to jest to, to też jakieś... A ciało mówi power off. Tak, ale dokładnie, jak zaśniemy, to nawet tym bardziej, nie? To już wtedy działa jeszcze tym bardziej bezoporowo. Może wchodzić, no, tak. Umysł już tam, wiecie, nie stara się czegoś blokować, no i tak dalej. No i czasami ta robota jest jeszcze lepsza, jak ktoś zaśnie. Ale to też jest bardzo różnie, bo nawet wiecie, na tych całonocnych, nawet się, bo często, znaczy jak graliśmy całonocny, to był najczęściej piątek bądź sobota, no przychodziły osoby, które wiecie, po całym tygodniu pracy i tak dalej, zmęczone, niedospane, wydawało im się, że wiecie, prześpią całą noc, a to się okazało, że to wiecie, czasami było dosłownie pół godziny, godzina snu I cała reszta, jak nowonarodzony. I cała reszta sesji świadomie, oczywiście wiecie, w innych przestrzeniach całkowicie, ale świadomie. No, także to bardzo, bardzo różnie, bardzo indywidualna sprawa, jak kto doświadcza, ale tak. I wiem też, że są takie osoby, które jakkolwiek by się nie starały, to i tak zawsze zasną dokładnie. Od pierwszych dźwięków budzą się na końcu na jakieś ostatnie, nie wiem, dzwoneczki. Tak. I to już przecież co, no miałeś coś zagrać, a to... Co tam się no, działo? I żądają zwrotu kasy, nie? No, mi się przypomniał taki kawał, tylko szybciutko, że właśnie jakiś tam człowiek trafia do szpitala i potem rozmawia z kimś po wyjściu z tego szpitala. No i jak było? Co ci się stało? No, jak się czujesz? Czuję się fantastycznie. A co ci dali? Pospać. Tak. Czasem wystarczy tylko tyle i może właśnie sesja zgubiam. Chociaż no, to jest na pewno, to nie jest taki zupełnie bierny sen. No, ta częstotliwość dalej w ciało wchodzi i ta właśnie praca mentalna może być tym ciekawsza, jeżeli jest jeszcze na tej płaszczyźnie sennej. Ja, mi też się zdarzało nieraz zasnąć tam na takich zwykłych masażach i medytacjach i różnych innych relaksujących zajęciach. Mam wrażenie, że to nie jest właśnie, czuję, że to jest inny sen, że to jest taki stand-by bardziej, że jestem gdzieś tak pomiędzy tym obudzeniem a snem, że jak coś się dzieje bardziej dynamicznego, to ja od razu wracam do sytuacji. Takie czuwanie. Też właśnie wiecie, zdarzało mi się grać w Toruniu w ośrodku dla uzależnionych. No, co mi się też przypomniało i wiecie, po takiej sesji no, też były takie głosy, że wiecie, no jak ja bym doświadczył kiedyś tych dźwięków, aha, no przede wszystkim wiecie, wrażenia były takie czasami jak po jakichś naprawdę, wiecie, grubych dragach, no i ktoś stwierdził, kurwa, czemu ja tego wcześniej nie doświadczyłem, bym nie wszedł w jakieś tam powiedzmy, niepotrzebne substancje. Niepotrzebne. Można tak zdrowo wejść w coś no, podobnego. Doświadczyć, bo wiecie, no to, że szukamy, no to jest normalna rzecz, a jak jest większy wybór, to może ktoś by skorzystał z dźwięków, czy jeszcze inaczej, nie? A jeżeli chodzi o misy, bo jeszcze właśnie tutaj sobie tak wstępnie właśnie powiedzieliśmy o misach, że jakby gdzie je stawiamy na ciele, to ma znaczenie, natomiast właśnie są też różne wielkości mis i one też inaczej ten dźwięk... Są z różnych materiałów też, bo misy są kryształowe. Gongów kryształowych chyba nie widziałem, ale... Nie, no gongu kryształowego chyba nikt jeszcze nie zrobił, chociaż jest już na pewno... Są harfy kryształowe, znaczy harfy. To się nazywa harfa. Bardziej to wygląda jak cymbałki. Kryształowe. Ale tam kojarzy, czy to się na zasadzie pocierania też gra, że tak jak przy kieliszku, że na tej harfie przez kryształ... to już chyba się nie pociera, bardziej się uderza. Uderza jednak. Na misach kryształowych można grać uderzając i pocierając, na tej harfie to raczej tylko uderzając, nie? Bo to są jakby bardziej takie bloczki kryształowe, na kryształowej jakiejś takiej podstawie. No także no, to też to jest jakby dość nowa technologia, sam osobiście nie mam mis kryształowych, lubię grać z kimś, kto używa mis kryształowych. Też w tym sensie, że ja nie do końca lubię, powiedzmy przez dłuższy czas, słuchać mis kryształowych, bo one jednak bardzo wysokimi, też takimi tak przeszywającymi częstotliwościami nadają jakby. No, kiedy, dla mnie osobiście, kiedy uzupełnimy te częstotliwości mis kryształowych, na przykład gongiem właśnie nisko brzmiącym, jest efekt totalny. Jest gong taki, wiecie, spod ziemi wyciągnięty, te częstotliwości i do tego te misy kryształowe, które, wiecie, odpalają takie przestrzenie bardziej eteryczne, wysokie
I takie... Robi się wymiar wtedy. Wtedy tam tak, można poeksplorować, popodróżować. Tu jeszcze zadałaś pytanie, właśnie jakby metoda masażu dźwiękiem na tym się opiera, bo tu już stawiamy misy właśnie w konkretnych miejscach. I właśnie jedna z metod masażu dźwiękiem, no, najbardziej mi znana, bo od tego zacząłem, według metody Petera Hessa, tak to się nazywa, polega właśnie na tym, że Peter Hess, on jest między innymi fizykiem, takim wiecie, umysłem ścisłym, a z drugiej strony jest bardzo otwartym, po doświadczeniach swoich tych dźwięków jakby stworzył taką metodę, trochę pod naszym kątem, ludzi zachodu, no i przyporządkował poszczególne misy określonym obszarom naszego ciała. No i to wiecie co, jakby bardziej na zasadzie, bo oczywiście każda misa ma też dość szerokie spektrum częstotliwości, to się odbywa na zasadzie, że ta najsilniejsza częstotliwość danej misy ją jakby określa. Tak? Mhm. I na tej, na tej bazie... Tak, poszczególną misę też można wzbudzić w różnych częstotliwościach. Tak, tak. Bardziej... To też jest ciekawa zabawa, żeby odnaleźć te metody, jak daną częstotliwość na danej misie wzbudzić. Mm-hmm. To ludzie potrafią przy tym spędzić naprawdę całą noc, tak jak się to da. Bo w tym roku też znajoma przywiozła misy na obóz, na którym byliśmy i było właśnie ognicho. Już tam się większość osób rozeszła, ale jeszcze przyszła z tymi miskami i ludzie pierwszy raz brali to do ręki. I no wkrętka, że najpierw żadnego dźwięku nie mogło wydać, więc śmiechy w ogóle, jak to działa, o co chodzi, to miało być takie proste. A potem właśnie odkrywanie, że tu przy krawędzi można ją wzbudzić tak, można uderzyć i potem to rozkręcić, można właśnie trochę ją stłumić dłonią. W ogóle różne osoby trzymając tę samą misę były w stanie wydać kompletnie, inne, kompletnie inne dźwięki, tak. I nie były w stanie wskoczyć na tę, którą rezonowała z tą. Zagrać podobnie. Tak. To też wiecie co, jakby w trakcie takiego masażu dźwiękiem, bardzo często jak robię, takie wiecie, bardzo szybkie rozpoznanie, że powiedzmy na danym obszarze ciała są jakieś, nie wiem, czy to blokady, czy nawet jeszcze głębsze rzeczy, to można rozpoznać po dźwięku. I myślę, że warto wspomnieć tak o jednej rzeczy, że właśnie między innymi w Niemczech, w prywatnych klinikach, szpitalach pracuje się normalnie medycznie tymi dźwiękami i jakby najbardziej przy osobach z różnymi problemami neurologicznymi są efekty. To, z czym sobie medycyna współczesna tak naprawdę bardzo słabo radzi. Najlepsze efekty i takie wiecie, bardzo obrazowe, potwierdzone są przy osobach po udarach mózgu, kiedy mają sparaliżowaną jakąś część ciała. O. Bardzo szybko, wchodząc z tymi dźwiękami, totalnie w pełni wracają do pełnej sprawności. No, czyli właśnie... Świetnie, że właśnie ta medycyna zachodnia już tak trochę się bardziej otwiera. Wspominałeś wcześniej, że znasz jakiś przykład, gdzie to też było używane przy resocjalizacji więźniów. Wiecie co, no to tak, zaraz o tym powiem. I jedna rzecz jeszcze myślę też warta wspomnienia przy wszelkich problemach autoimmunologicznych, co teraz jest wysyp tego. Te dźwięki też sobie dobrze radzą, też w takim sensie, że wiecie, porządkują pracę naszego organizmu. No i to też jest dość, wiecie, taki szybki efekt. Poprawa synchronu wszystkiego. Tak, tak, tak. Wiecie, te jakieś tam wszelkie wskaźniki, wyniki przy oddziaływaniu tych dźwięków przy autoimmunologicznych chorobach bardzo szybko się poprawiają. Się to skojarzyło z tym doświadczeniem z wodą, że była... Z zamrażaniem... Tak, 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 że się cząsteczki. Te cząsteczki jakby... Układały w różne kryształki w zależności od... No i w sumie ciało nasze z wody jest, także to... Bardzo szybko reaguje. Podobny efekt może właśnie mieć. Tak, tak. Struktura wody, czyli struktura naszej wewnętrznej wody na poziomie komórkowym bardzo szybko reaguje, się porządkuje, puszczając też w tym momencie pod wpływem tych wibracji to wszystko, co tam obciąża, się oczyszczamy. Warto też pić dużo wody po takich seansach, masażach, żeby właśnie czyścić. No i czyli takie przegrabienie piasku. Takie, tak, dokładnie. Głaskanie tego. No i to, co, to, o co też spytałeś, o czym tu rozmawialiśmy chwilę przed. W Polsce, w Drawsko-Pomorskim, w jakimś więzieniu, dokładnie o jakimś tam zaostrzonym rygorze, jest dyrektor więzienia, który pracuje dźwiękiem z więźniami w ramach resocjalizacji. Jest nawet film, to chyba Telewizja Polska go nagrała 10 lat temu, może więcej, kilkanaście, także myślę, że na pewno on jest dostępny w sieci.
No i efekty potwierdzone, jak to oddziaływuje na tą przestrzeń, no tym bardziej u osób no tak naprawdę bardzo trudnych, tak? No na przestrzeń mentalu, psychiki. Ciekawe, czy było pod to podłączone też jakieś takie badanie naukowe, żeby sprawdzić efekty właśnie, jak na przykład, czy się naprostuje ktoś, kto w sensie jakieś takie statystyki właśnie. Psychologów, jak to, jaki to ma realny wpływ, no bo na przykład na samo to, jak często są bójki w danej placówce, albo to już, ciekawe, czy takie wskaźniki jakieś dałoby się policzyć. Myślę, że trochę to takie wskaźniki były gdzieś tam pewnie, wiecie, notowane. Pewnie wiecie, same zwroty, to co ci więźniowie doświadczali i mówili, jak to wpływa. Na nich tak? Wpływa, tak. No. I jeszcze o jednej rzeczy mi przypomniałeś, też to jakby powiem, teraz od października z taką znajomą, ona robi magisterkę, pisze na muzykoterapii. Będziemy mieli taki projekt z głuchymi. Będziemy robili badania, wiecie, oczywiście to nie będą jakieś total profesjonalne. To też nie będą jakieś duże grupy, ale to będą trzy grupy 15-osobowe. I to będą tak, dwie grupy tych głuchych. Każda z tych grup będzie miała inne, trochę inną formę działania dźwiękiem i jedna grupa będzie normalnie słyszących dla porównania. No i będziemy mieli jakieś tam, to będzie chyba Bardzo ciekawe zestawienie. Tak, ciekawe, ciekawe będą. Około półtora miesiąca wnioski. Będzie trwał projekt. Także jak... Ile sesji zaliczą uczestnicy takich dźwiękowych? Wiesz co? Do skutku. Już nie pamiętam dokładnie, nie? Bo to też jakoś jesteśmy na fazie omawiania. Oczywiście jak dostałem taką propozycję od razu, mówiąc super, tym bardziej jak mogę w tym brać udział. No, dla mnie ale będziecie będzie... bardziej to sprawdzali pod kątem wpływu takiego mentalnego, czy na przykład bardziej też będą jakieś wskaźniki takie stricte medyczne, nie wiem, jakaś tam ciśnienie krwi, oddech? Wskaźniki medyczne też będą. Na pewno, wiesz co, nie znam dokładnie szczegółów, nawet nie jestem w stanie, wiecie, jakimś tam słownictwem takim operować. Jasne. Wiem, że też będziemy mieli do dyspozycji, znaczy jakby to Marta załatwia, jakieś, wiecie co, opaski, które będą badały częstotliwości tych prądów czynnościowych mózgu. No, też. Także super. Jakieś takie wskaźniki też bardzo będą. Bardzo ciekawy eksperyment. Tak. To mi się kojarzy z takim artykułem, który kiedyś czytałam o kobiecie, która była perkusistką, czy ona grała też na przeróżnych jakichś balafonach, cymbałach i różnych takich rzeczach, które też wibracje wytwarzają. I była głucha od urodzenia. I ona, cały ten wywiad był z nią na temat tego, jak ona ciałem odbiera przy różnymi kośćmi, odczuwa te wibracje i jest w stanie normalnie, w sensie była częścią czuć zespołu. Czuć rytm i tak dalej, i tak dalej. To wiem też, że był taki DJ i to jakiś nieźle pojechany głuchy też i tworzył coś muzykę. Coś słyszałem. Wiecie, tylko nie jestem pewien, czy on ten był od początku, czy na pewnym etapie. Chyba tak. A to nie był ten, co był film któryś z tych Berlin Calling? Tam o uzależnieniach. Ale a propos, to trzeba by jeszcze wspomnieć o głuchnącym właśnie. O Beethovenie sam. To może być. No to też prawda. Proszę. Szymon to czuł wszystkim. Tak. No także tutaj pokazuje nam jakby siłę muzyki, ale przede wszystkim siłę tego, czego na co dzień może sobie nie uświadamiamy, jak te wszelkie częstotliwości, wibracje, bodźce świata naszego zachodniego miasta, no, jak mogą na nas oddziaływać, jak wpływają pola elektromagnetyczne i tak dalej. No. Tak, to właśnie też nie tylko same takie dźwięki, które też słyszymy, ale tak jak właśnie różne wibracje wydawane przez sprzęty, którymi się otaczamy i to też ma na nas wpływ, ale tego nie odkrywamy tak od razu. Kropla drąży skałę i to o tym zapominamy tylko na co dzień, że łatwo bagatelizujemy już to otaczającą zewsząd różną częstotliwość. Już się poprzyzwyczailiśmy do tego, a części tego w ogóle ani nie widzimy, ani nie słyszymy, ani nie czujemy. Tym łatwiej się do tego przyzwyczajać i troszkę zbywać ten temat, no, ale trzeba pamiętać, że ta subtelna praca, ale wykonywana długo, regularnie, zawsze ma jakiś jednak wpływ już taki do zbadania. Nie pozostaje bez skutku. Tylko tak, na przykład ciało. Się mówi, że o, wibracja miasta, no ale to jest faktycznie ten puls, ta wibracja, to jest, to są faktycznie te ale to czuć, wyjeżdżasz z miasta i nagle... Tak, tak. Tak, tak.
ciało się zaczyna rozluźniać, głowa zaczyna inaczej pracować. Albo wręcz przeciwnie, zaczynasz świrować, bo jest tak cicho, że czegoś ci nagle brakuje i jeszcze masz ten etap odstawienia w ogóle miejskiego. Jest dużo osób, które wręcz są przerażone nagłą ciszą, bo wtedy wiecie, nawet doświadczasz necie, siebie. Nie? Tak, nawet gdzieś w necie widziałem takiego wideosa, jak zostawiali dzieciaki, oczywiście za zgodą, zamykali w pomieszczeniu, tam gdzie były różne zabawki dostępne, jakieś tam karty i tak dalej, ale zabierali telefon, internet. I miał tam chyba zadanie było ileś tam godzin zostać w tym pomieszczeniu i większość wymiękała bardzo szybko i woleli tam nie dostać tej nagrody za zostanie tych kilku godzin z tymi wszystkimi gadżetami do rysowania, zabawkami i tak dalej, niż właśnie, no... Nie dało rady wytrzymać bez tego. No i to też ciekawe, jak to ludzie będą się rozwijali w tą stronę przy takim przebodźcowaniu. No tak, dobrze mieć opcję na wyrezonowanie się w innych też częstotliwościach. Ale też ciekawie, co wspomniałeś, że eksperymentujesz właśnie i z czasem, właśnie, że te całonocne sesje i z łączeniem z innymi też praktykami, tak jak o kakao. To masz jeszcze jakieś jeszcze pomysły inne? To wiecie co, z ciekawszych doświadczeń, to też świeża dość sprawa, bo w czerwcu z takim znajomym Bartkiem, który właśnie zajmuje się między innymi medycyną Kambo, osoby, które znają to wiedzą, no to jakby w skrócie jest to jad żaby, który działa bardzo oczyszczająco, bardzo mocno, no jest to głębokie, mocne, nie do końca przyjemne doświadczenie. Też jakby się dowiedziałem i między innymi zrobiliśmy taką sesję w tipi, tak zwanego suchego kambo. I do całej tej sesji, która trwała no ponad 2 godziny, bo to jest trochę dłuższa sesja, do całej tej sesji grałem gongi. Oczywiście jeszcze trochę subtelniej. To był pomysł Bartka, kiedyś się spotkaliśmy i tak to popłynęło, jak on mi powiedział o tej sesji suchej. I to polega na tym, że przede wszystkim tak, nie pije się wody, tak jak przy zwykłej ceremonii kambo, ale jeszcze inna, to jest delikatniejsze, bo o co chodzi? Pojedyncze kropki kambo są podawane co 20 minut, pół godziny. Leżysz przez cały czas. My doszliśmy chyba, i to tak się dochodzi, do 5-6 kropek, ale to, że one są podawane co taki okres czasu, to jakby bardziej daje takie doświadczenie wewnętrznego, jakiegoś też może bardziej nieczysto fizycznego oczyszczania. Wprowadza w jakiś taki proces podróż wewnętrzną bardziej, nie w oczyszczanie takie fizyczne stricte. I tu przy pomocy jakby tych gongów no było to mówię, niezłe doświadczenie, cudowne. Nawet wiecie co, Bartek, który tu ogarniał tą, z poziomu tego prowadzącego tą ceremonię kambo, w którymś momencie podał sobie 2 kropki, bo stwierdził, że chce doświadczyć gongów poprzez medycynę kambo. No i sobie podał sam, oczywiście znając bardzo tą medycynę, tak? Także wiedział, że jakby tam niczym nie ryzykuje. No, podał sobie 2 kropki kambo, żeby doświadczyć poprzez kambo gongów, no i mówił, że coś cudownego. No. I to nawet ta wersja proponuje się ludziom, którzy nie chcą od razu wchodzić w stricte, to wiesz, na głęboką wodę. Głęboka woda, głębokie oczyszczanie. No, ale też na pewno jest to całkiem inne doświadczenie, nie? I myślę, że sam nie doświadczałem, mówię, akurat do tej sesji grałem te gongi, bardzo dobrze mi się grało. No, tipi, ogień i gongi, kambo, bardzo, bardzo fajne połączenie. I procesy. I procesy. A też chyba strzałasem potu? Tak, przede wszystkim od jakiegoś czasu też i organizuję, i prowadzę, i czasami, że tak powiem, sprowadzam kogoś, kto prowadzi szałasy. I robię to i u siebie, i od też jakiegoś czasu w różnych miejscach. No, w lockdownie powiem szczerze, że te szałasy potu tak intensywnie wyskoczyły, że wiecie, co chwilę ktoś dzwonił, żeby gdzieś tam pojechać zrobić, tak, że ludzie czuli potrzebę, wiecie, takiego spotkania i ze sobą, i z ludźmi w ogóle. I też oczyszczenia organizmu. Oczyszczenia i w takiej przestrzeni, dokładnie.
No, także też szałasami po to się zajmuję i ewentualnie zdarza się, że robię tak, że jest na przykład w piątek wieczorem sesja z dźwiękiem i w sobotę od rana startujemy z szałasem potu. Mhm. Też fajne połączenie. Też kiedyś zdarzyło się, że robiłem u siebie, ale to odwrotna kolejność, w piątek szałas potu, a w sobotę medycyna kambo, nie? Czyli po oczyszczeniu w szałasie następnego dnia medycyna kambo była tak, że to przeplatamy na różne sposoby. Z szałasem potu to jest tak, że to jest często takim wprowadzeniem do jakichś dalszych ceremonii potem u Indian chyba tak to też taki początek zazwyczaj wszelkich dalszych procesów. Żeby tak się wyczyścić. Tak, prysznic. Tak. Samo w sobie jest oczywiście. Przygnieść trochę do gleby, przypomnieć sobie. Tak. Swoje prawdziwe znaczenie i miejsce na planecie. Tak. Wrócić do mamy, do domu. Przytulić się troszkę. A później można, tak, dokładnie. No, samo w sobie oczywiście, no, to jest piękne narzędzie mocne, ale dokładnie przygotowujące też do różnych innych doświadczeń ciekawych. No. Jakieś jeszcze inne medycyny, z którymi pracujesz? Czy metody? Ty mi się strasznie kojarzyłeś z tymi różnymi ziółkami, bo ty mi pokazałeś chikwakę i kilka jeszcze innych fajnych, kojarzy cię z takim zestawikiem różnych tak narzędzi. Tak się spotkaliśmy, nie? Tak. Tak, znaczy chikwakę to też do mnie przyszło dość niedawno, no może już tam rok temu, no też tu się spotkaliśmy. No bardzo ciekawa medycyna, do końca niepoznana jeszcze przeze mnie, to akurat mam od znajomej, która to przywiozła prosto z Meksyku. Korzeń bardzo niepozorny, o grubości. Takiej grubości, gdzie łodyżki, kawałeczek zażywamy, działa bardzo intensywnie, nawet bym powiedział spektakularnie, bo czuć jakby prąd przepływał w ustach. No działa i tam odkażająco, antyzapalnie, antywirusowo i oczyszcza płuca, jak sobie tym pooddychać. Tak by zabawnie mieliśmy właśnie to spotkanie z tobą i chikwaką, jak przyszedłeś z małą buteleczką właśnie z sprayem. I prysnąłeś Grzyśkowi w gardło i mówisz, że tylko się teraz nie przestrasz. Ale i tak faktycznie, bo to jest taki, zaczyna musować w gardle. Tak jakby coś pęczniało, bąbelkowało. Jakby coś pęczniało, ale po chwili właśnie czuć to takie odświeżające, oczyszczające działanie i faktycznie na chwilę tak jakby zapiera dech, ale potem to się, jeszcze jest gorzkie w ogóle w smaku. No, kwaśną gorzkie. Dziwne tak, te smaki. Tak. Więc jest takie połączenie bodźców właśnie i smakowych, i doznaniowych, i właśnie to bardzo, bardzo ciekawie i tak energetycznie też. I trochę się też. Trzeba zesmarkać. Tak, wykaszleć. No. To oczyszczanie, efekt tak. oczyszczania. Też, coś też, trzeba też. Wypluć z siebie niedobrego. I też chyba jest dobry czas, bo dużo, dużo tego wypływa, dużo tej wiedzy, dużo ludzi szuka. No. Właśnie ostatnio się nawet trochę zastanawialiśmy, czy w sumie ukuliśmy takie sformułowanie, że trochę się dzieje moda na szamanizm, szeroko bardzo pojęty, bo nie tylko chodzi o jakieś ziołolecznicze tematy, ale właśnie też stricte ceremonie. I tak właśnie próbowaliśmy dojść do tego, czy to jest pozytywne, czy to może też nieść ze sobą jednak jakieś ryzykowne kierunki i... No właśnie, może ty, co ty myślisz o tym? Widzisz w ogóle jakiś taki trend na to, czy według ciebie to jest pozytywne, czy tak jak na przykład ze zdrowym jedzeniem, no to był rodzaj w sumie fajnej mody, bo nawet jeśli ktoś zje przez jakąś taką, zmieni dietę przez jakąś taką presję reklamy, towarzystwa propagandy. Albo cokolwiek, takie modowo stricte, no to prawdopodobnie i tak mu to wyjdzie na dobre. Z tymi szamańskimi procesami to już różnie może być, różnie ludzie potrafią sobie poradzić. Z takimi przelotami. Tak, szczególnie, że też się pojawia zawsze przy takiej nowej fali dużo osób, które robią to nieprofesjonalnie i potem ta renoma może wpłynąć na renomę ogólną. Ogólnie metody, w każdej dziedzinie życia trzeba zawsze uważać na szarlatanów. No i tutaj właśnie też jest właśnie to też chodzi pewnie trochę o to ryzyko, że osoby, którym się może wydawać, że już rozumieją jakieś rzeczy, jeszcze mogą ich jeszcze nie do końca mogą być w tym tak dobrze i się mogą zdarzyć różne dziwne rzeczy. Ale no właśnie, pytanie, co ty o tym w ogóle wszystkim myślisz? Wiecie, pewnie różnie. Znaczy wiadomo, że jest moda, bo świat stał się otwarty, no i raz, że wszystko też w jakimś sensie jesteśmy ciekawi, chcemy sprawdzić. Każdy przychodzi z innej strony, wiecie, do takich doświadczeń. Pewnie część musi się sparzyć. Ja też, jak powiedzmy, obserwuję osoby, które na przykład przypadkowo prowadzą jakieś takie głębokie już procesy z medycynami
jeżeli to robią i nieprofesjonalnie, no to sami się też w którymś momencie na tym poślizgną, czy wręcz sporo takich przykładów mam. No, a druga rzecz, że jak ktoś no to doświadczy z taką osobą, to pewnie no po raz kolejny już albo będzie szukał kogoś, albo po prostu no, na tą medycynę się zrazi. Czy to jest dobre, czy złe? No. Też finalnie ścieżka jakoś tam prowadzi każdego. Nie? No. Też pewne jakieś swoje mam doświadczenia. Jakoś tak mam, że wiele takich tematów na swój sposób doświadczałem i wręcz nawet sam, nie wiem, czy wolałem tak, czy po prostu tak do mnie przychodziło. No. I w jakimś sensie sobie to cenię, że nawet nie miałem wiedzy do końca teoretycznej. No, tu mogę na przykład wspomnieć jakby o właśnie o Amanicie. Mhm. No, spotkanie miałem pierwsze takie, gdzie nie miałem praktycznie żadnej wiedzy. Wiedziałem, że raz, że to jest używane i było stricto medycznie, że wręcz są przepisy, które na nalewki i różne inne. Amanita jest też bardzo mocno w symbolice najróżniejszej, tak naprawdę widoczna. Jak się to połączy, no to chociażby nawet święta Bożego Narodzenia, gdzieś tam część tych kolorystyki, symboliki. Kiedyś tak na choinkach przede wszystkim, ja pamiętam z dzieciństwa. Ja też mam, u mnie do dzisiaj wieszaliśmy muchomorki. No. I pewnie wiecie, dzięki temu to i przetrwało i teraz się do tego jakby budzimy. No i jakoś tak, jak właśnie obserwuję swoje doświadczenie tutaj akurat z tą rośliną, z amanitą, z grzybem, to bardzo sobie to cenię, bo też jakby poczułem, że to przyszło do mnie, wiecie, z takiej czystej przestrzeni, tak? Nie, że sobie poczytałem, wyczytałem, no na spokojnie na początku badałem, później trochę głębiej wszedłem, no i w którymś momencie też oczywiście wiedza doszła, która w którymś momencie się pojawiła. No, że to też stricto medyczny jest, stricto medyczna roślina też używana w homeopatii między innymi. To większość szamanizmu tutaj, północna Europa i tak dalej, była oparta tak naprawdę na amanicie, tak, gdzie nam się wydaje, że szamanizm to jest tam południowa Ameryka, tak, a tutaj to jest nasz szamanizm jest uniwersalny do całego świata, to myślę sobie to można... Jest środek wszędzie i tak właśnie często te rzeczy się przeplatają i jednak kultury czerpały z podobnych doświadczeń, a potem to się gdzieś pozacierało i teraz właśnie różne rośliny w różnych częściach świata prowadziły do podobnych wniosków. Nie tylko rośliny, no bo to też mimo wszystko ważna była sam ten kontakt właśnie ze światem natury na różne sposoby, nie tylko poprzez przecież jedzenie różnych rzeczy, ale samo właśnie takie nawet medytacyjne połączenie, wydaje mi się, że to jest bardzo też kluczowe jednak. No, a jeszcze jakby tak, wiesz, może zamykając odnośnie tego, że to wszystko staje się modne, no to pewnie wiecie, im bardziej ktoś się sparzy, tym pewnie też większy później respekt ma do medycyny. No nie wiem, ja ze swojej perspektywy jakby do wszystkich takich doświadczeń, przynajmniej tak mi się wydaje, tak to czuję, podchodzę z jakimś respektem. No i tym bardziej, czy to będą przyjemne doświadczenia, czy mniej przyjemne, to ten respekt jakby no, zachowuje i to tak, nie? No Amanita w ogóle jest, mam wrażenie, zdemonizowana bardzo w ogóle obraz tej Amanity, tak? Że jest śmiertelna i... No ale kambo też przecież się coraz bardziej... Tak, ale to nie jest pierwsza rzecz, którą się dowiadujesz na temat kambo, nie? Tylko się dowiadujesz, że to jest jakaś tam rodzaj medycyny z Ameryki Południowej i tak dalej. A Amanita, pierwsza rzecz, którą ja pamiętam z dzieciństwa przy grzybobraniu, to było zawsze od tego uciekaj, nie dotykaj, bo w ogóle cała rodzina może pomrzeć od tego, nie? A potem się dowiadujesz, że jednak to nie do końca tak jest, że wiecie, po prostu kto nie umie... Cała rodzina się może obudzić od tego. Nazywanie Amanity muchomorem, nie? Ja nie wiem, czy to jest jakoś też w takim sensie, ale no muchomor nam się kojarzy z czymś trującym. No, tak. No, a tutaj... Także no, ten świat roślin na pewno też dużo wnosi. No jeśli dzięki takim modom właśnie zaczynamy odkrywać na nowo i dowiadywać się i ta wiedza się poszerza, to jakby to jest jak najbardziej na plus, tak? I myślę, że oczywiście
są osoby, które się na tym sparzą i będą miały ciężkie na przykład doświadczenia, ale jest to też jakaś nauka, która do wspólnej puli tej wiedzy na Collective temat... Collective consciousness się rozwija coraz mocniej. Tak, bo to jednak... Właśnie, bo może jest to też czysto symbol po prostu właśnie troszkę budzącego się społeczeństwa na różne rzeczy, a przede wszystkim na ten kontakt z naturą, którego nam jest naprawdę coraz bardziej brak i tu myślę, nikt by się z tym nie kłócił. Uwrażliwienia na właśnie odbiór tego świata natury. Tak, głębszy, tak. Dokładnie. Podłączenie dokładnie. Do źródła. Ciągle szukamy, ciągle nowych rzeczy. Te nowe rzeczy do nas przychodzą, bo świat jest wielki, piękny i zróżnicowany, więc korzystajmy. No, w sensie tak, oczywiście to ma swoje plusy i minusy, ale faktycznie jest to rzecz, której warto się interesować na przykład. Na pewno warto sprawdzić dobrze źródło, zanim się w coś pójdzie, bo wiadomo, że właśnie szarlatanów nigdy nie brakowało na planecie i w przeróżnych momentach świata i dlatego trzeba uważać na to, gdzie się idzie, dobrze sprawdzić i właśnie i ze swoją intencją przede wszystkim robić te rzeczy. Żyjemy jakby i tworzymy ten zachodni świat i okej, no ale jakby z mojej perspektywy no, nie możemy utracić tego połączenia. Pewnie, pewnie. To jest bazą i zawsze będzie, no bez tego. Im więcej osób do kultywowania, tym lepiej. Bez tego no, nie przeżyjemy na Ziemi, jak nie będziemy podłączeni do tego, co stąd płynie, nie? Z czego wyrastamy. Tak, tak naprawdę. Tak. Z czego wyrośliśmy, no. Co nas tutaj buduje. Słuchajcie, a kojarzycie w ogóle, teraz mi się przypomniała taka sytuacja, że jakiś czas temu w Polsce był jakiś taki zamiar zdelegalizowania ziołolecznictwa i był jakiś taki zamach w ogóle na to całą... Nie, to już parę lat temu chyba unijne dyrektywy miały być jakieś takie, które miały ograniczyć ziołolecznictwo, ale chyba to spaliło na panewce, jeśli dobrze czuję. Wiecie co? Bo to miało polegać na tym, i ja nie wiem, na ile to weszło, bo chyba w jakimś stopniu to weszło, że ziołolecznictwo zakwalifikowano do po prostu medycyny. W tym momencie zioła miały podlegać takim samym procedurom jak leki. Mhm. Tak. Aha. I jakby nikogo nie byłoby na to stać, bo to nie przynosi takich dochodów. Mhm. Tak? Znaczy, poza tym ja w ogóle homeopatia też to słyszałam ostatnio reklamę, gdzie właśnie była rozmowa, że czy pijesz jakieś tam ziółko, czy znasz jakieś tam zioło. No i mówi druga bohaterka, że tak, tak, ona to zna, ale czy bierzesz z tej konkretnej firmy? Ona mówi, że nie, z innej. Ale jak to? Przecież tylko z tej firmy to zioło jest lekiem, bo jest przebadane, bo to inne zioło, które bierzesz sobie takie normalne, ono nie jest lekiem. Mm-hmm, i to jest już ta patologia, że teraz firmy farmaceutyczne nagle się zwróciły w kierunku tego ziołolecznictwa, ale dbają o konsumenta, żeby wybrał ten najlepszy jakościowo. Tak, w sensie, że tak jak sobie zbierzesz z pola to zioło, to ono nie zadziała, bo ono nie ono jest bardziej mojsze niż twojsze tak, i bardziej odpocza bo nie ma pieczątki, że to lek, nie? Po prostu już się załamałam po prostu jadąc samochodem, bo... Kombinacje. No, ale tak jak reklamują karty kredytowe z zawartością mikroplastiku, czy... Bez zawartości. Tak, biodegradowalne. Znaczy, tak samo zioła są bardziej ziołowe niż właśnie inne Właśnie to jest ta niestety demoniczna strona tej mody, że wielkie koncerny, korporacje oczywiście już są położone na tym łapę wietrzą w tym mnóstwo pieniędzy i teraz będziemy oczywiście propagować, ale naszą wizję tego, co wy odkryliście niby teraz. No to wszędzie już się pojawia, że jakby z eko, z naturalnych składników, czy z lecznicze, czy jakieś... Myślę, że jedna rzecz tu jakby też odnośnie Cambo, która dużo pokazuje. Oczywiście dużo badań już tam było jakoś chyba w latach 60. Też jakoś tam ucięto chyba finansowanie, bo się okazało, że to jest zbyt dobre. No i przez ten czas farmakologia próbowała tą neurotoksynę z Cambo chyba, wiecie, wytworzyć w laboratorium. W pigułce. Żaby w pigułce. No i się okazało, że jakby no, farmakologia w laboratorium nie jest w stanie odtworzyć takiego. Odtworzyć. Także to też coś 100% natural. Tak, jedna substancja się broni. No pewnie nie jedna. Ropy naftowej syntetycznej też chyba ciągle nie potrafimy zrobić. Tak samo chyba jest z siecią pajęczą. Też mają problem z tym materiałem, żeby one takie właściwości... Aczkolwiek na pewno jest to inspiracją do powstawania coraz mocniejszych różnych tam materiałów, bo to wiadomo, że te właściwości pajęczyny są jakieś kosmiczne w ogóle. Tak, bo ona zastyga przy użyciu siły, że w momencie, kiedy jest rozciągana przez pająka, to ona wtedy zastyga, a nie, że na powietrzu zastyga, więc tam jest jakieś w ogóle chemofizyczne właściwości.
Jakie jeszcze masz swoje takie metody na... Zajawki. Tak. No, no, no. To wiecie co, tak, no, o dźwięku, o muzyce już zostało dużo powiedziane. No jakby praca z ciałem, ruch. Jakby od dzieciaka, wiecie, było tak, że no, zrzucało się tornister i nie było mnie w domu, pomimo tego, że jakby wychowywałem się na blokowisku w Toruniu, z tym, że to był blok akurat, od którego się rozpoczynało osiedle, dookoła mieliśmy łąki, pola, rzeczkę, także taki dziki teren. I to chyba też, mówię, dużo temu zawdzięczam, także byłem cały czas w ruchu. Jakieś tam sporty oczywiście też uprawiałem. Też zanim przejdę do capoeiry, którą zajmuję się no, już ponad 20 lat, no, to jeszcze taki aspekt, który łączy muzykę i ruch i od którego myślę dużo się zaczęło i jakieś światełko mi się zapaliło. Doświadczyłem właśnie bębnów, dżembe. Miałem chyba 14 lat, trafiłem na juvenalia w Toruniu i wtedy na juvenaliach tak po prostu spontanicznie w plenerze, w takim lasku bielańskim przy klubach studenckich była ekipa, wtedy jeszcze kompletnie nie znałem, to był właśnie Słoma, Ania Patynek i cała reszta. Oni byli w tamtym czasie bardzo młodzi. Dżembe Classics. Dżembe Classics, ja byłem dzieciakiem. I co mnie wtedy totalnie zaskoczyło, oczywiście usłyszałem te bębny z daleka, coś mnie tam zawołało, wystartowałem i jak się zbliżyłem, się zatrzymałem, to zauważyłem, że moje ciało tańczy, ale to jest poza mną. Zacząłem obserwować, patrzeć na siebie, co się dzieje. Mówię, wow, nie? Samo niesie. Samo niesie, nie? Także oczywiście te bębny już wtedy miałem, wiecie, na dżembę haczyk już tam załapany. Oczywiście tam po jakichś 2 latach, chyba miałem 16 lat, jak pierwszą dżembę gdzieś tam wyrwałem. No, ale już też zobaczyłem, że ciało jest jeszcze po coś, tak? Ruch oczywiście lubiłem, ale że to jeszcze pod wpływem muzyki coś się zaczęło innego dziać. No i w którymś momencie, trochę lat, parę lat później, kiedy to był 99 rok, kiedy jeszcze nie było internetu, nie można było sobie pewnych rzeczy zobaczyć, ściągnąć, wylądował w Toruniu na festiwalu Pobocza Teatru, który organizował mój znajomy, Tadeusz Misiaszek, też wspomnę o nim. Taki alternatywny festiwal teatralny. Tadeusz ściągnął mistrza capoeiry, capoeiry Angolii, pierwotnej, tradycyjnej takiej wersji do Torunia i Rogerio, meszter Rogerio robił warsztat. Wtedy capoeira to był totalny kosmos. Jak ja to zobaczyłem, zobaczyłem jakiegoś czarnego ufolutka w dredach, ponad 50-letniego, który się porusza jak jakiś ni to zwierz, ni to ufoludek. Do tego muzyka jeszcze bardziej, nie wiadomo czy to jaka. Z tej planety, czy to w ogóle oni się nie przenieśli w czasie. No i też oczywiście poczułem to bardzo mocno, ja wręcz poczułem, że to jest moje. Złapałem zajawkę, przyszedłem następnego dnia na warsztat, oczywiście wiecie, tego było bardzo mało, bo to było takie zajawkowe przy okazji warsztatu festiwalu teatralnego. No ale na tyle też to we mnie się zakorzeniło, że jakimiś tam swoimi próbami coś tam później ze znajomym w przedpokoju u niego na chacie próbowaliśmy sobie. Później jakiś wyjazd do Berlina, bo się okazało, że w Berlinie jest jakaś szkoła. No i tak to się zaczęło i z capoeira i to bardzo jest ze mną teraz, no już od ponad 20 lat. Tutaj właśnie między innymi współpracuję z grupą warszawską. W Toruniu prowadzę grupę już wiele, wiele lat. A tu jest dodatkowo jakby połączenie pracy z ciałem, ruchu. Takiego bardzo rdzennego, afrykańskiego wręcz, z muzyką. Z muzyką graną na żywo, też instrumentami, też i tu bęben występuje, ale inne instrumenty. No i przede wszystkim cała kultura. W capoeira jest bardzo ważna uważność. No i to też się przekłada na życie. Czyli żeby w życiu być uważnym, gdzie właśnie podążać. Tym bardziej w trudnych momentach, też oczywiście to mówię, wpływając na ciało, na psychę, czyści, ale jak sobie, nie wiem, na tej swojej ścieżce podążać i to mi na pewno capoeira daje. Też wczoraj to poczułem, bo teraz dość długą przerwę miałem. Wczoraj tutaj i prowadząc trening w Warszawie i później mieliśmy chodę, gdzie siadamy z instrumentami, gramy, robimy capoeirę.
To może tu napomknę. Miałem już wątpliwości, czy do was właśnie dzisiaj dotrę, bo jestem z dwoma psiurami, z samcem, z suką, suka ma cieczkę. Już miałem takie zwątpienie, że po prostu jadę z nimi do domu, bo tu ich nie ogarnę. No, a po treningu, po tym jak tutaj poczułem znów się w tym rytmie capoeirowym, tak mnie to fajnie wyczyściło, że nagle te wątpliwości uciekły, jestem, wszystko jest... Psy spokojne. Pieski z nami pod stołem. Tak, jeden pod stołem. No. I to tak działa. No. I jakby kolejne potwierdzenie, jakby trochę też o tym zapomniałem, tak? No. Te wątpliwości już prawie mnie doprowadziły do tego, że wrócę do domu. A tutaj wystarczyło, kolejna przygoda. Wystarczyło trochę pracy z ciałem poprzez capoeirę, muzyki, spotkania z tą społecznością, o której tu mowa, bo to nie jest praca indywidualna, gdzie sobie robię sam capoeirę, bo to przede wszystkim musi być społeczność. Tak, ale w ogóle tak dosyć łatwo się zapomina o tym, że ten ruch czasami jednak potrafi nie tylko zmęczyć, ale też rozbudzić i jednak dać energii. Dodać, tak. I to jest ważna rzecz, którą warto sobie powtarzać, że jak jesteś zmęczony, to czasami wcale zaleganie na kanapie nie jest aż takie pomocne, jakby się wydawało. I też energia od właśnie ludzi w grupie, tak? którzy też się dzielą tym. Duża wymiana. I od tego też dokładnie, się zasysa. Dokładnie. Motywacja do kontynuacji też dzięki temu. Tak. Mhm. Też taki, wiecie, okres w życiu, gdzie urodził mi się syn. W 2009 roku, no tam przeprowadzka do Bydgoszczy, wylądowałem na etacie. No, a jakby kontynuowałem, prowadziłem grupę w Toruniu, ale wiecie, to tak, po pracy zmęczony, trzeba było dojechać do Torunia, to też tam przynajmniej godzina drogi, poprowadzić zajęcia. No i wiecie, czasami to też tak było, że się już nie chce jechać, że totalne zmęczenie, no. Jechałem i się okazywało, że wiecie, że dzień bez tego byłby stracony. No, że wysiłek fizyczny, a zadziałał odwrotnie, tak? Że mnie wręcz postawił na nogi, wiecie, w domu o 23 i nagle mi się nie chce spać, mam pełno energii, jestem happy. Czyli takie, wiecie, no, dzień dobry nagle, nie? A to już miałem niby dzień pozamiatany. No. Także takie narzędzia i które mamy teraz do dyspozycji, no. I przede wszystkim cieszę się, jestem wdzięczny, że to tego wszystkiego doświadczyłem w życiu, że to wszystko dalej mogę przekazywać i to, że to wszystko tak na mnie działa. No i w takim razie bardzo kibicujemy też właśnie twojej osadzie, żeby tam tak, niech się rozrasta ta inicjatywa. Jeszcze więcej tipi stanęło. Jeszcze więcej gongów. Jeszcze więcej ludzi, także też was zapraszam. No na pewno. Czy może nawet jakiś mały freak, jest przestrzeń, jest parę hektarów, jest las, no, jest przestrzeń, może jakąś małą imprezkę taką tu. Kto wie, może pokooperujemy. Bardzo byłoby nam miło, zobaczymy, no, jak tam się podogadujemy. A bardzo ci dziękujemy właśnie, że przyjechałeś, tym bardziej właśnie po tych w tym zabieganiu, doświadczeniach, tak. Więc dobrze, że capoeira zadziałała, no, i mogliśmy się zobaczyć. Też dzięki, bo tu no, tak się poznaliśmy dość spontanicznie na warsztatach, zbyt długo się nie znaliśmy. Dzięki za zaproszenie, myślę, że... Ale od razu poczuliśmy od razu. Będziemy mieli o czym rozmawiać. Trochę się, myślę, miałem czym podzielić. No, także też zapraszam do osady Gongsterland, do obserwowania. Na razie tam trochę facebookowo. Jakieś wieści rozsyłam, czy... Wrzucimy linki na pewno, tak, pod opis. Pod filmikiem będzie możliwość dotarcia. Bo to działa najlepiej, takie rekomendacje. No, pewnie. Dzięki za spotkanie. Dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczyska. Recycle yourself. Na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.